To już Państwo chyba widzicie, mamy pierwszego zawodnika tegorocznego, pierwszego w swojej historii maratonu karkonoskiego. Według naszych mniej więcej orientacyjnych takich informacji, z numerem trzecim Marek Swoboda z Wałbrzycha, 45-latek, na koncie ma 13 maratonów, w tym dotychczas najlepszy był w Poznaniu, ale zobaczymy, jeszcze nie mamy potwierdzenia. Przypomnę Państwu, na półmetku Marek Swoboda miał godzinę 42 minuty 43 sekundy, potem w drodze powrotnej na odrodzeniu, to jest mniej więcej 11,5 km stąd, 2 godziny 31 minut i 18 sekund. Biegnie z numerem trzecim. Pierwszy odcinek 11,5-kilometrowy od startu do schroniska odrodzenie pokonał w 50 minut i 1 sekundę. Podaję Państwu te liczby i te czasy, bo jest to rzeczywiście rewelacyjny wynik na tej trudnej bardzo trasie 42 km. 195 metrów. I teraz to jest prawdziwy czempion tego maratonu. Proszę Państwa, okazuje się, że dobrze, że przeczekaliśmy nieco ten okres prezentacji zawodników najlepszych. Okazuje się, tutaj koledzy już potwierdzili to z lornetkami. Jacek Lenart ze Zgorzelca. Jacek Lenart ze Zgorzelca na półmetku, godzina 43 minuty 39 sekund. Potem w drodze powrotnej na odrodzeniu miał 2 godziny 36 minut. Zaatakował Marka Swobodę na ostatnich 10 kilometrach. I widać skutecznie. Ogromne brawa. I rączki w górę, proszę Państwa, to będzie widział. Będzie widział Jacek Lenart. Jacek Lenart ze Zgorzelca, zwycięzcą pierwszego maratonu karkonoskiego. Gratulujemy. 3 godziny 41 minut i 46 sekund. To jest Jacek Lenart ze Zgorzelca, zwycięzca tego maratonu. Państwo jesteście świadkami. No nie kryje tego historycznej chwili. Dziękujemy bardzo, panie Jacku. No i proszę Państwa, ten, który przeżywał kryzys, Marek Swoboda, 3/4 dystansu prowadził. 45-latek z Wałbrzycha. Zaraz przywita go na mecie, oprócz oczywiście organizatorów i medalu, żona i córka, które go bardzo dopingowały tutaj. Dziennie ćwiczył po 3 godziny przed tym maratonem. Na swoim koncie ma 13 maratonów. Właśnie ta pani, która zdejmuje plecak, to jest małżonka pana Marka Swobody. Cały czas był Mateusz Kłaczyński z Kłaczyńskiego Górce. On biegł z numerem 112. To jest bardzo dobry znalazł zawodnik utytułowany. Prosimy tylko właśnie o pokazanie numeru. Zgadza się, 112. Na półmetku miał 1 godzinę 48 minut 48 sekund. To było na Śniesce. Mieszka w Boguszowie Gorcach. Na swoim koncie wiele sukcesów w maratonach, ale także w biegach nawet na dystansie 100 km. Mateusz Kłaczyński, Boguszu Gorce, trzecie miejsce w maratonie karkonoskim. Gratulujemy, panie Mateuszu.
Gratulujemy serdecznie, przypomnę Państwu pierwszą trójkę. Jacek Lenart ze Zgorzelca, potem Marek Swoboda z Wałbrzycha, na trzecim Mateusz Kłaczyński w Boguszu w Gorce. Zwycięzca tego biegu Jacek Lenart ze Zgorzelca.